Przywracając temu miejscu dawny blask, władze miasta postanowiły sięgnąć do koncepcji Adolfa Liebicha i Karla Schmidta. Stąd właśnie zaskakujące dla niektórych mocne kolory na ścianach, ale takie właśnie błękity i czerwienie nawiązują do starej rzymskiej tradycji. Takie kolory, które nawiązują do barw, jakie znajdziemy we freskach pompejańskich. Koncepcja kolorystyczna tego miejsca jest wynikiem prac konserwatorów. Przeprowadzono tutaj tak zwane badania stratygraficzne, czyli dotarto do najstarszych warstw farby. Dzięki temu możemy cieszyć nasze oczy kolorami, które, jak wspomniałem, nawiązują do barw pompejańskich fresków. Nad balustradami pojawiły się żeliwne latarnie, które odtwarzają dawny wzór. Tak właśnie kiedyś było oświetlone wzgórze Liebicha. Wszystkie elementy dziedzińca perystylowego zostały odtworzone bardzo starannie, chociażby tamte detale, które wykonano z gipsu ceramicznego. Warto dodać, że ta część kiedyś była otwarta w miejscu, gdzie stoję, była druga fontanna na wzgórzu Liebicha, a nade mną było otwarte wrocławskie niebo. Dzisiaj możemy tutaj zobaczyć znajome, delikatne obłoki. W intencjach władz miasta to miejsce ma tętnić życiem. Zostanie tutaj uruchomiona m.in. restauracja, w której będziemy mogli spróbować specjałów kuchni polskiej. A już latem odbędą się pierwsze wydarzenia kulturalne, wydarzenia w pięknych, historycznych dekoracjach.